witajcie. Na wstępie serdecznie dziękuję za wiele słów uznania i ciepłe przyjęcie pierwszego materiału. W takim razie kontynuujemy temat i będziemy dalej mówić o prawie bez krawatu. Odpowiadając na kilka pytań, które się pojawiły, czy na tym kanale będą tylko sprawy wspólnot mieszkaniowych i tylko nieruchomości? Nie. Nie ukrywam, że będą przeważały, będzie ich na pewno dużo, będzie to na pewno temat, wokół którego będę chciał ten kanał budować, natomiast na pewno nie tylko te sprawy. Chciałbym, aby tematem kolejnych filmów były również sprawy inne, sprawy codzienne, sprawy, które mogą każdego zainteresować, niezależnie od tego, czy interesuje się tematyką nieruchomości. Dzisiaj kontynuujemy to, co zaczęliśmy, a więc kontynuujemy temat licytacji lokalu i nabycia takiego lokalu w drodze postępowania egzekucyjnego. Ostatnio mówiłem o perspektywie dłużnika, perspektywie właściciela, który lokal traci. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o perspektywie nabywcy takiego lokalu, który zdecydował się na to, aby lokal w drodze licytacji komorniczej kupić. Naszą opowieść i przygodę zaczynamy w momencie, kiedy sąd wydaje postanowienie o przybiciu. A więc po licytacji wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz osoby, która wylicytowała najwyższą kwotę. Postanowienie o przybiciu po jego uprawomocnieniu się oczywiście podlega wykonaniu w ten sposób, że zaoferowana kwota powinna wpłynąć na rachunek depozytowy sądu. A więc nasz nabywca sprawdza, czy postanowienie jest prawomocne. Jeżeli okazuje się, że jest, wpłaca wylicytowaną kwotę na rachunek depozytowy sądu. Po wykonaniu tych warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. I jest to orzeczenie kluczowe i najistotniejsze z punktu widzenia prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych. Ponieważ jak stanowi KPC, postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem egzekucyjnym upoważniającym do objęcia lokalu w posiadanie, jak też dokumentem, który upoważnia do wpisania nowego właściciela w księgach wieczystych i w stosownych rejestrach. Pamiętajmy o tym, że tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy to dwie różne sprawy. Egzekucja komornicza, o której za chwilę, toczy się bowiem na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Mówiąc po ludzku, jeżeli to nasze postanowienie o przysądzeniu własności się uprawomocniło, to musimy zwrócić się do sądu, aby przybił na tym pieczątkę o wykonalności tego orzeczenia. Jest to sygnał dla organu egzekucyjnego, że takie orzeczenie jest prawomocne, podlega wykonaniu i jest niezaskarżalne. Taki wniosek musimy złożyć. Im szybciej go złożymy od uprawomocnienia się, tym szybciej otrzymamy tytuł wykonawczy. Przepis mówi, że klauzula wykonalności powinna być nadana przez sąd niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Praktyka pokazuje, że różnie z tymi 3 dniami bywa, natomiast wcześniej czy później oczywiście takie orzeczenie uzyskamy. Termin 3-dniowy jest terminem instrukcyjnym, więc tu uczulam, że nie zawsze będzie dotrzymany, czasami będzie to krócej, czasami będzie to dłużej, natomiast nie jest to termin z uchybieniem, którym wiążą się jakieś poważne konsekwencje. Uzyskujemy nasze postanowienie zaopatrzone w klauzulę wykonalności i co dalej? Mogłoby się wydawać, że skoro przepis mówi, że takie postanowienie jest dokumentem upoważniającym do wprowadzenia w posiadanie, to nic, tylko z tym dokumentem pójść, zapukać i lokal przejąć. Niestety nie jest to takie proste, zakładając oczywiście, że dłużnik sam nie chce się z takiego lokalu wyprowadzić, ponieważ gdyby chciał się z lokalu wyprowadzić, to wszystkie nasze rozważania dzisiejsze są zupełnie bez sensu i świat jest idealny, ponieważ tracąc prawo własności, dłużnik się wyprowadza, nowy się wprowadza, nie mamy żadnych problemów. Myślę, że takie historie należą niewątpliwie do rzadkości, a praktyka pokazuje, że dopiero wtedy zaczynają się problemy nabywcy, ponieważ jest już właścicielem tego lokalu, ale nie może z niego korzystać. W jaki sposób ma więc ten lokal objąć w posiadanie? Nie może wejść i dłużnika z tego lokalu wyrzucić, ponieważ jest to niezgodne z prawem, pomimo tego, że jest prawowitym właścicielem tego lokalu. Musi pójść do komornika, musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, i komornik, wszczynając takie postępowanie, wezwie najpierw dłużnika do opuszczenia tego lokalu, a następnie podejmie dalsze czynności egzekucyjne. Jakież to czynności? Pierwszą czynnością, niestety, będzie wezwanie wierzyciela do wskazania pomieszczenia tymczasowego. Nasuwa się pytanie, jakże to tam? Skoro dłużnikowi nie przysługuje lokal zamienny, wiemy też, że nie przysługuje mu lokal socjalny, ponieważ dłużnik nie był lokatorem, a tym samym nie miał prawa do lokalu socjalnego, to jakież pomieszczenie musimy mu zapewnić? Mowa tu o pomieszczeniu zdefiniowanym w kodeksie postępowania cywilnego,
który mówi, że jeżeli komornik wykonuje orzeczenie polegające na wprowadzeniu w posiadanie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, to wstrzymuje się z dokonaniem dalszych czynności do czasu wskazania pomieszczenia tymczasowego. Jest to konsekwencją tego, że w naszym porządku prawnym nie istnieje coś takiego jak eksmisja nabycia. I to niezależnie od tego, dlaczego właściciel czy też lokator ma lokal opuścić. Czy są to długi, czy jest to niewłaściwe zachowanie, czy inne przyczyny, nie wolno nikogo eksmitować na bruk. Tutaj pojawia się magiczne pomieszczenie tymczasowe, do którego takiego dłużnika musimy przenieść. Samo pomieszczenie tymczasowe jest zdefiniowane w rozporządzeniu. Mówiąc krótko, jest to pomieszczenie, które musi spełniać podstawowe cechy tego, aby można było w nim zamieszkać. Musi posiadać źródło do światła dziennego i do światła elektrycznego, musi posiadać dostęp do wody i dostęp do ustępu, nawet jeżeli są położone poza tym lokalem lub nawet poza budynkiem, musi posiadać możliwość przygotowania posiłku i musi posiadać niezawilgocone przegrody budowlane. Te wszystkie elementy sprawdza komornik wykonujący postępowanie egzekucyjne i dopiero upewniwszy się i sprawdziwszy, że to pomieszczenie spełnia określone wymogi, może dłużnika do takiego lokalu przenieść. Kto taki lokal wskazuje? Lokal taki wskazuje gmina, chyba że sam wierzyciel jest w stanie taki lokal wskazać. Czasami zdarza się, że właściciele, nowi właściciele, licząc się z tą konsekwencją, taki lokal zabezpieczają i dłużnika do takiego lokalu przenoszą. W znakomitej jednak większości przypadków robi to gmina na wniosek komornika. Co jest jednak dla nas istotne? Do czasu wskazania lokalu komornik wstrzymuje się z czynnościami, a więc nie wykonuje dalszych czynności. W tym czasie nowy właściciel czeka. Czeka na wskazanie pomieszczenia tymczasowego. Co jest istotne? Nie jest tak, że nasz dłużnik może sobie te lokale czy pomieszczenia tymczasowe wybierać i mówić: tego nie chcę, do tego się nie przeprowadzę, wskażcie mi jakiś inny, tu się nie zgadzam. Jeżeli gmina wskaże pomieszczenie tymczasowe, które spełnia wymogi określone w rozporządzeniu, to komornik dłużnika do takiego pomieszczenia przenosi, niezależnie od tego, czy wyraża on taką wolę, czy też nie. Podobnie w przypadku, kiedy wierzyciel taki lokal wskaże, również komornik po sprawdzeniu, że lokal ten spełnia określone wymogi, dłużnika do takiego lokalu przenosi. Mamy więc określony problem, mamy rozwianie pewnego mitu, a więc tego pomieszczenia, do którego trzeba przenieść dłużnika. Nie jest to lokal socjalny, nie jest to lokal zamienny, ale jest to pomieszczenie tymczasowe i udało nam się skutecznie taki lokal odzyskać. Świetnie. W sytuacji, gdy nasz dłużnik mieszkał w lokalu zlicytowanym sam i był jego właścicielem, wtedy ten tryb, o którym mówiłem, zostaje zakończony. Jedna uwaga. Kodeks posługuje się określeniem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Nie decyduje więc nazwa tego lokalu i nie decyduje to, jak ten lokal jest nazwany, ale jakim celom służy. I w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, że nawet w sytuacji, kiedy egzekucja dotyczy altanek ogrodowych, które rzeczywiście służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, to mamy do czynienia z eksmisją z lokalu mieszkalnego. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc ze wskazaniem pomieszczenia tymczasowego takiemu dłużnikowi, bądź też lokalu socjalnego, o czym za chwilę. Pamiętajmy więc, że nawet licytując lokal użytkowy, może się okazać, że dłużnik do niego się wprowadził, w nim zamieszkuje i faktycznie przejdziemy na tryb egzekucji z pomieszczenia służącego zaspokajaniu takich potrzeb. Jak już wspomniałem, ten tryb jest wtedy, kiedy dłużnik mieszka sam. Zazwyczaj z właścicielem, który został zlicytowany, mówiąc kolokwialnie, mieszka jednak jego rodzina. Mieszka jego małżonek, mieszka jego partner, mieszkają jego dzieci, mieszkają członkowie jego rodziny, które nigdy właścicielami takiego lokalu nie były. Skoro te osoby nigdy nie były właścicielami, to tym samym nie możemy powoływać się na to, że tym osobom nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Tym osobom bardzo często okaże się, że przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Co jednak jest jeszcze większym problemem, my na tą chwilę nie posiadamy tytułu wykonawczego wobec tych osób. Proszę zauważyć, że postanowienie o przysądzeniu własności będzie skuteczne tylko wobec właściciela, bo to on będzie tam wymieniony jako osoba, która utraciła własność. Natomiast nie będzie tam mowy o tym, że osoby zamieszkujące z taką osobą mają lokal opuścić, opróżnić i go wydać. Abyśmy mogli to zrobić, musimy mieć tytuł wykonawczy, ponieważ żaden komornik
nie nakaże takim osobom opuszczenia lokalu albo nie wyegzekwuje od takich osób obowiązku opróżnienia lokalu, nie posiadając tytułu wykonawczego. W praktyce oznacza to, że musimy wszcząć postępowanie sądowe o eksmisję, a więc o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu przeciwko tym osobom. Musimy takie postępowanie sądowe przeprowadzić, licząc się z tym, że w toku tego postępowania sąd orzeknie o prawie do lokalu socjalnego takich osób. Wobec określonej kategorii osób sąd powinien orzec o takim prawie wręcz bezwzględnie. Mówimy tutaj o osobach małoletnich, o osobach chorych, o osobach, o rencistach, o emerytach, o bezrobotnych. Mówimy również o opiekunach dzieci. A więc jeżeli w lokalu zamieszkują osoby małoletnie, bądź mieszkają osoby bezrobotne, to możemy być wręcz pewni, że takie orzeczenie zostanie wobec nich wydane. Będzie to dla nas oznaczało, że przed wykonaniem egzekucji, przed wykonaniem eksmisji takich osób będzie konieczność wskazania lokalu socjalnego. Podsumowując to, co do tej pory. Mamy postanowienie o przesądzeniu własności skuteczne wobec byłego właściciela, któremu zazwyczaj musimy wskazać pomieszczenie tymczasowe. I mamy wyrok eksmisyjny wobec osób, które z tym właścicielem mieszkały, którym najprawdopodobniej będziemy musieli zapewnić lokal socjalny. W przypadku lokalu socjalnego warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. O ile pomieszczenie tymczasowe może wskazać sam wierzyciel, o tyle lokal socjalny może wskazać tylko i wyłącznie gmina. Wierzyciel, chcąc doprowadzić do skutecznej egzekucji, nawet dysponując takim lokalem, nie może takiego lokalu wskazać sam, ponieważ umowę najmu lokalu socjalnego może zawrzeć wyłącznie właściwa gmina. Jesteśmy więc w sytuacji, w której po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, po nabyciu lokalu, doprowadzamy dopiero do egzekucji, której konsekwencją jest wskazanie wspomnianych lokali. Pamiętajmy o tym, że postanowienie o przesądzeniu własności z datą jego uprawomocnienia się skutkuje tym, że nabywca jest nowym właścicielem. Jako nowy właściciel jest on zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania tego lokalu. Pomimo tego, że w tym lokalu nie mieszka i nie może w nim zamieszkać, a mieszkają tam dotychczasowy właściciel wraz z innymi osobami, wobec wspólnoty mieszkaniowej koszty ponosi nabywca od momentu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. A więc zapłacił za lokal, utrzymuje ten lokal i z lokalu korzystać nie może, ponieważ musi doprowadzić do jego skutecznego opróżnienia w sytuacjach, o których powiedziałem przed chwilą. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, nawet jeżeli chcielibyśmy wszcząć postępowanie egzekucyjne, pójść krótko mówiąc na skrót, a więc złożyć do komornika postanowienie tylko o przesądzeniu własności, żądając wydania tego lokalu, komornik do takiego lokalu się udaje. Jeżeli ustali, że w tym lokalu mieszkają inne poza byłym właścicielem osoby, to ma obowiązek pouczyć te osoby o prawie złożenia pozwu, ustalenia prawa do lokalu socjalnego. To wynika wprost z ustawy. Jeżeli komornik stwierdza, że w lokalu mieszkają osoby, wobec których lokal socjalny mógłby być orzeczony, musi te osoby o tym pouczyć. Czyli de facto musi sabotować egzekucję, może tak brzmi to trochę brutalnie, ale tak to wygląda. Komornik musi te osoby pouczyć, komornik musi postępowanie egzekucyjne zawiesić i to musi, nie może, ponieważ jest to oblig wynikający z ustawy, komornik musi o tym fakcie powiadomić stosownego prokuratora i musi czekać na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. A więc takie osoby po pouczeniu przez komornika dopiero mogą złożyć pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego. Takie postępowanie toczy się przed sądem rejonowym, oczywiście jest dwuinstancyjne, ze wszystkimi wymogami. Czym to skutkuje dla nas? Skutkuje to dla nas kolejnym czasem. A więc znowu czekamy, zanim doprowadzimy do odzyskania lokalu. Pocieszające może być to, że takie postanowienia prawie zawsze kończą się tym, że właściciel obejmuje ten lokal w posiadanie i faktycznie kończy się tym, że może z nich korzystać. Natomiast podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, przystępując do egzekucji, do licytacji komorniczej i chcąc nabyć taki lokal, to powinniśmy zrobić sobie margines czasowy na to, żeby ten lokal odzyskać. Oczywiście w sytuacji, kiedy podchodzimy do licytacji lokalu, który jest pusty i nikt w nim nie mieszka, ta sytuacja będzie znacznie prostsza i być może nie dojdzie do tego. Natomiast w wielu przypadkach ta sytuacja nie jest aż tak prosta. Mieszkają w lokalach dłużnicy, mieszkają w lokalach członkowie ich rodzin, a tym samym ten tryb, o którym powiedziałem, stanie się aktualny. Oczywiście warto o tym pamiętać, jeżeli ktokolwiek zdecyduje się o tym, aby taki lokal nabyć. Tak jak powiedziałem, nie niweczy to jego prawa, odwleka to w czasie, powoduje dodatkowe koszty i po prostu powinniśmy się liczyć z tym, aby
o tym pamiętać. Uwzględnić zarówno margines czasowy, jak i margines kosztowy, zanim odzyskamy ten lokal. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że ten temat również spotka się z Waszym uznaniem. Jeżeli się podobało, lajkujcie, udostępniajcie, śledźcie kanał. Zapraszam do dalszego oglądania. Pozdrawiam serdecznie.